I proszę Państwa, w momencie, kiedy wszyscy się rozgrzewają, dwóch zawodników się nie rozgrzewa. I właśnie zapytamy się może dlaczego. Już przed chwileczką się rozgrzaliśmy. Żeby, może się odwrócić. Słońce nas nie rozgrzewa. Czyli taka rozgrzewka słoneczna, ekologiczna. Ekologiczna, zdecydowanie. A powiedz, to tej samej mocy będziesz używać podczas marszu? Tak. Słoneczna energia, wiesz. Zobaczymy, jak wyjdzie. No widzę okulary solarne. Tak jest, używamy transformatorów przetwarzających energię słoneczną, energię cieplną w energię kinetyczną. A powiedzcie, czy trzydniowy maraton faktycznie przed Wami, czy tylko jakieś wybrane dni? No, zależy od pogody. Jak będzie ładna, nie wiem, może plaża wygra. Może plaża u Ciebie? Przyjdziemy tu postać. Nie, ja zdecydowanie trzydniowy maraton. No dobra, słuchajcie, ja będę Was obserwował bacznie. Zobaczymy, jak ta energia będzie procentować. Także do zobaczenia po starcie. Dzięki. Dobra. Uwaga, konie odliczamy. 10, 9, 8, 7. Nie słyszę. 3, 2, 1. Wystartowali panowie, panie czekają jeszcze. Panowie wystartowali. Trzy okrążenia, panowie, trzy okrążenia. Przez matę przechodzimy. I panie. Przechodzą, przechodzą. Jeszcze mam 15 sekund do startu. Trochę w lewo, żeby po macie przeszły zawodniczki. Panie, troszeczkę w lewo, prosimy, w lewo, żeby przez matę przejść. 5, 4, 3, 2, 1. I wystartowały panie. Życzymy dużo zdrowia i ukończenia dystansu. Przypomnę, trzy okrążenia. Trzy okrążenia, przypominamy, po drodze można wstąpić po punkcie odżywiania jezera Miała. Trzy okrążenie. A z numerem 95, Krzysztof Człapski. Proszę Państwa, z Mieczysławem Drawc, zwycięzcą pierwszego dnia maratonu na raty, Nordic Walking Maratonu. Ja tak właśnie patrzę tutaj na międzyczasy i widzę, że stałe tempo. Powiedz, jak to wyglądało na trasie? No spokojnie, spokojnie. Także szedę cały czas niezagrożony, starałem się trzymać dystans. No, w międzyczasie mogłem trochę sobie odpocząć. A powiedz, w którym miejscu wyszedłeś na prowadzenie? A to było dopiero przed wejściem na ścieżkę od ulicy Obrońców Wybrzeża. Ale na pierwszym okrążeniu już? Tak, na pierwszym. A powiedz mi, czy dzisiaj tylko startujesz, czy będzie startował i jutro, i w niedzielę? Trochę szkoda, że tylko dzisiaj gościmy. W zeszłym roku mi się udało wziąć udział w trzech wyścigach, także byłem trzeci, a w tym roku niestety tylko gościmy. A powiedz mi, czy będziesz startował w kolejnych imprezach organizowanych przez Mosir Gdańsk we wrześniu chociażby? No będę się starał, bo mam taką specyficzną pracę, że nie zawsze mogę po prostu brać udział w takich zawodach. I z Michałem, który zajął dzisiaj drugie miejsce. Michał, powiedz, ja widziałem, że tak szedłeś chyba z Krzyśkiem do któregoś momentu, a później odskoczyłeś. Tak, do 8 kilometra szedłem razem z Krzyśkiem Człapskim. Nie wiem, że się nie przekręcę nazwiska. Później udało się odskoczyć. Wiem, że Krzysiek startuje na 5 km, więc poczułem tutaj swoją moc. Ja startuję na 20 km zazwyczaj, więc tutaj pomyślałem sobie, że może jak nie teraz, to nie da rady, bo gdybym szedł z nim do końca całego dystansu, pewnie na końcu by wygrał sprinter. Tutaj spróbowałem, udało się, został przez chwilę, uciekłem. Czyli jednak te solary, słoneczne okulary dały moc. Prawda? Wyrzuciłem je tam po którymś okrążeniu, ale przydały się. Jutro na pewno też się przydadzą. Mam nadzieję, że będzie podobna pogoda jak teraz, a może i cieplej. Ja lubię taką pogodę. Czyli startujesz i w sobotę, i w niedzielę? Tak, zdecydowanie tak, na pewno. Co prawda jutro straszą, że to będzie dosyć upalnie. To nic, trenowałem przez cały lipiec w takich pogodach. W takiej temperaturze dam radę na pewno. Okej, to do zobaczenia jutro w takim razie. Do zobaczenia, pozdrawiam.
Paweł Człapski, moim imiennikiem, z Ciechanowa. Krzysiek, powiedz, no przyjechałeś prawie w ostatniej chwili, dzwoniłeś, że będziesz, no i przyjechałeś i trzecie miejsce, to chyba dobrze. Myślę, że tak, ja nie chodzę taki długi dystans, chodzę tylko na 5 km. Że teraz ostatnie czasy nie trenowałem, bo po prostu nie miałem czasu, przyznam się szczerze, ale mam wolny weekend, wsiadłem w samochód i jestem. Także fajna impreza, fajny klimat, podoba mi się tutaj, naprawdę. Sprawdziłem się na trochę dłuższym dystansie i nie jest źle, myślę, że nieźle mi poszło. Krzysiek, ja tak się zastanawiam, czy ty liczysz w ogóle imprezy, na których ty jesteś? Bo my się chyba widujemy co tydzień. No tak, widujemy się, ja jestem no, dwa razy na weekend, w dwa dni, jak uda się, to i trzy dni też. Także staram się. Gdzie Nordic Walking jest, tam ja jestem też. No właśnie, ja tak myślę, że takie podsumowanie kilometraży przemytych przez ciebie byłoby ciekawe i imponujące na pewno. Powiedz, jutro też startujesz i w niedzielę? Tak, postaram się wystartować jutro, jeszcze się sprawdzić na trochę dłuższym dystansie, żeby po prostu wiedzieć, jakie siły mam. Super, to do zobaczenia w takim razie jutro. Dzięki Krzysztof, dzięki, pozdrawiam wszystkich. Karol, powiedz mi, jak tam się szło, bo kibicowaliśmy tobie namiętnie, że tak powiem. Strasznie dużo podejść jest i zejść, trasa selektywna. Nie wiem, czy jestem w stanie dogonić czołówkę. Trasa jest mi znana, ale temperatura jak dla mnie jest nie do przyjęcia. To jest troszeczkę za wysoka temperatura. Ale mam w kieszeni niedozwolone środki. Kontroli dopingowej nie będzie. Także see you later na mecie. Ale jutro będzie jeszcze cieplej. Więc jutro będzie jeszcze wolniej. A pojutrze? No mam taką charakterystykę, że zaczynam wolno i staram się trzymać tempo. Jak się odpuści, to już niestety czołówki się nie dogoni. Nie? A powiedz mi, bo ty wiem, że już biegałeś maratony. Maraton chyba. Tak, w tym roku podjąłem się takiego wyzwania. Pierwszy raz w życiu miałem cross maraton na Mazurach. No myślę, że jestem w stanie jeszcze poprawić wynik. Poprawić, ale myślę, że twoja wytrzymałość jakby w momencie, kiedy zawodnicy pojutrze będą zwalniać, ty chyba będziesz trzymał to tempo. Jestem tej samej myśli. No dobra, w takim razie będziemy tobie kibicować i zobaczymy, jak będzie jutro i pojutrze. Dziękuję bardzo. Dzięki. Proszę Państwa, i z Beatą, niesamowitą zawodniczką Nordic Walking z Gdańska, poprosimy o komentarz dzisiejszej imprezy. Dzisiaj było super, bardzo fajna pogoda, już pod wieczór, więc nie gorąco. Super w cieniu trasy, no i w ogóle fajna trasa. Poza tym to jest moja trasa Gdańska, także jest naprawdę fajnie. Ale jutro będzie, no tak dobrze nie będzie, że tak powiem, jeżeli jutro chodzi o ten cień. Może być hardcore, ale... A pojutrze? A pojutrze to już będzie trzeci dzień, zobaczymy. Nie będziemy się martwić na zapas. Nie, no oczywiście, blisko morze można zawsze się schłodzić, prawda? Tak jest, wykąpać się, tak jak teraz mam piękną pogodę, tylko do kąpania, a nie do chodzenia. Okej, okay, to super i do zobaczenia jutro. Dziękuję, do zobaczenia. Szło się bardzo dobrze, pogoda akurat nam przypasowała, prawdopodobnie przez cały weekend będzie taka, mam nadzieję, jak dzisiaj. Dzisiaj się szło bardzo dobrze, ja nawet nie czuję się tak bardzo zmęczony, chociaż tak jak widzę po innych są osoby, które są o wiele bardziej zmęczone, natomiast ja mógł przejść śmiało jeszcze raz tyle w ciągu jednego dnia. A tak to bardzo jestem zadowolony, bardzo fajna trasa, nawet lepsza niż w zeszłym roku na Grand Prix, jak byłem w Gdańsku. Okej, okay. O jest. Jesteśmy na wizji, pozdrawiamy tak wszystkich.